Zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą kozy w nosie? Dlaczego w nosie mieszkają kozy? Kozy w nosie to nie żaden brud, tylko solidna ochrona. Sprawdźmy, po co nam potrzebny śluz i skąd on się bierze. W przewodach nosowych każdego człowieka znajduje się nabłonek, który właśnie wytwarza śluz. Kolorem różowym zaznaczono miejsce, w którym komórki nabłonka odbudowują się co 10-15 minut. Razem z powietrzem wdychamy bakterie, wirusy i cząsteczki brudu. Śluz spełnia funkcję ochronną, przylepiają się do niego zarazki, wirusy i brud. Śluz zapobiega przedostawaniu się szkodliwych cząsteczek do płuc. Dlaczego kóz jest raz dużo, a raz mało? Ilość strupków w nosie zależy od zanieczyszczenia wdychanego powietrza. Im więcej zanieczyszczeń, tym więcej powstaje kóz w nosie. Na przykład, gdyby ktoś pracował na budowie bez maski, to strupki w nosie mogłyby zatkać cały prześwit. Do zwiększenia ilości kóz w jamie nosowej prowadzi obkurczenie śluzówki. Nawilżacz powietrza pomaga zapobiegać wysychaniu śluzówki i nadmiernemu tworzeniu się kóz. Wiecie co? Ciągłe i częste dłubanie w nosie lekarze nazywają rinotileksomanią. Za kulisami cisza. Dłubanie w nosie może być oznaką choroby, na przykład zespołu Smith-Magenis. Hittaranyan Andrade i B.S. Srihari otrzymali nagrodę Antynobla w dziedzinie medycyny za rzetelne, gorliwe i niezwykle humanitarne podejście do dłubania w nosie w 2001 roku. Niespełna 26% osób dłubie w nosie codziennie. Niespełna 23% osób od 2 do 5 razy dziennie. Troje przyznało, że dłubią nie rzadziej niż raz na godzinę, a 2,1% dłubie w nosie dla przyjemności, 1% dla pobudzenia seksualnego. 9% pytanych zjada swoje wydzieliny z nosa. Co to ma być? Wsparcie dla rodzimego producenta? Niektórzy lekarze uważają, że wydłubywanie kóz z nosa stymuluje dopływ krwi do mózgu i czyni ludzi szczęśliwszymi. A wy co sądzicie o dzisiejszym odcinku? Dłubanie w nosie jest raczej poprawne czy niepoprawne w miejscach publicznych? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!